start with the electronic sign because, in a way, this represents the oldest work. I was a street artist. I had been an abstract painter, but then I started to write short sentences that I put up all around Manhattan on posters. And after a number of years of sneaking around in the middle of the night and putting up posters illegally, I thought it would be interesting to change to an official medium, the electronic sign. So I had a chance to put my sentences on the big board in Times Square, and that became addictive. And I went to the phone book and found little electronic signs that I've been programming them ever since. And because I often ask people to read, and that can be almost criminal in an art space, I had the idea then of putting text in stone for a couple of reasons. It's a very different process to read in stone than it is to read in electronic lights. These benches sometimes are in public places. You know, they've been in Central Park and in any number of gardens. I like when people encounter them by surprise. They're not expecting to see a bench with this kind of content on it. This, in a way, is the true introduction to the show, the prelude to what you'll see upstairs. This is one of a series of maps that were presented to the White House in advance of the invasion, and this has a very optimistic title, Post-Hostilities. With this painting and with the others you'll see upstairs, I didn't change any of what I would call the factual information. This is as it was. But what I did do was change the color and the size. This one in particular is the color of bruises and flesh that's been harmed. I didn't know what to do about the war, so my response was to read thousands and thousands of pages of formerly secret documents and then represent them to people, because otherwise this information would only live in an archive. Redaction experts approached it. Some look almost like cartoons. Some are very black and aggressive, like the ones here. These are mad ones. These tend to look almost like skeleton hands, although the flesh is still there. Soldiers' hands, the intention is not to single out the soldiers as the ones responsible, obviously, the people who decided to go to war, the politicians and many others were involved. And if you have a moment on your way out, read the little text here. This is an email with a man wondering what's going to happen when this information comes out. We might be left, quote, holding the bag, being responsible. This declassified information is especially informative because not much was in the newspapers about what was happening, and the people writing these emails were very much in the moment. They were telling the truth as they saw it. It's many different people
actively involved in the moment. And this for me was the only way I could come close to having a complete report from people who were actually there and trying to figure out what to do. Witam i dziękuję sponsorom. Skodzie Auto Polska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miastu Poznań. Witam wszystkich Państwa, zarówno tych z Poznania, jak i tych, którzy zjechali się do nas z całej Polski. I witam wreszcie Panią Agatę Basen, która przyjęła nasze zaproszenie i dzisiaj otworzy nasz wieczór. Czuję się niesłychanie wyróżniona, że mogę tutaj być dzisiaj wieczorem. Widzieć panią Jenny Holzer, że miałam ogromny zaszczyt i przyjemność już przed państwem obejrzeć wystawę, która od razu powiem robi ogromne wrażenie, także mam nadzieję, że tutaj moje zagajenie nie będzie państwa zbyt długo odciągać od później oglądania dalszych atrakcji wieczoru. I mogę tylko powiedzieć, że Warszawa bardzo Państwu zazdrości, że mają Państwo takie miejsce i takie wydarzenia tutaj. Dziękuję Grażyna Tobie za zaproszenie i no, zazdroszczę wszystkim takiej Pani Prezes oczywiście. Cieszę się i dziękuję, że Państwo tak licznie zebraliście się dzisiejszego wieczoru, mimo pogody nie najlepszej, ale to, co dzisiaj będzie można zobaczyć zarówno w galerii, jak i w przestrzeni parku, myślę, zasługuje na to, żeby bez względu na pogodę, na bieg, na stan zdrowia pojawić się tutaj i za to Państwu dziękuję. Nie mogę nie podziękować Jenny Holzer
która z dalekiej Ameryki przyjechała tutaj. Proszę Państwa, jest to jedna z największych artystek na świecie. Także proszę docenić, jaki zaszczyt nas spotkał, że Jenny tutaj zechciała przyjechać. Poznałam pracę Jenny Holzer parę lat temu i tak krok po kroku zaczęłam je nabywać. Po raz pierwszy spotkałam Jenny w Fundacji Balejera w zeszłym roku w Bazylei. I proszę sobie wyobrazić, że duma mnie rozpierała. Po pierwsze dlatego, że cieszyłam się, że poznałam artystkę, której prace są w mojej kolekcji, ale cudowne było to, że po raz pierwszy wystawę w tej fundacji miała Jenny Holzer. Po raz pierwszy kobiety pokazywano, jej pracę pokazywano w tejże fundacji, czyli uznano, że rzeczywiście po wystawach, setkach wystaw mężczyzn Jenny Holzer zasłużyła na to, żeby pokazać jej pracę. Ja jako kobieta byłam z tego bardzo dumna. Kolejny raz wystawa Jenny Holzer w Whitney Museum w Nowym Jorku zrobiła na mnie tak piorunujące wrażenie, że tego mogłam się upewnić, że to, że kolekcjonuję jej pracę, jest fantastycznym wyborem.